Psalm 42. Człowieka poszukującego Pana Boga porównuje do łani szukającej źródła. Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza, moje życie jest Ciebie spragnione. Czuwamy. Jeżeli w liturgii wykonane są wszystkie czytania, to to już jest siódme. Jakiś czas trwamy. Co nas trzyma, żeby tak długo rozważać Słowo Boże, żeby tak siedzieć w kościele zamiast iść spać? No właśnie pragnienie. Pragnienie jest siłą, która nas trzyma przed Panem Bogiem. Mam żyć Jego prawem, ale mam pragnąć pełnienia Jego prawa. Szukam bliskości, bo pragnę bliskości. A długie czuwanie oczyszcza pragnienie. Długa modlitwa zresztą też oczyszcza pragnienie. To, że długo się modlę, a jeszcze nie zostałem wysłuchany, jak mi się wydaje, no to może dlatego, że Pan Bóg chce mojej przemiany, nie tylko mi coś dać, ale mnie zmienić, mnie do siebie przyciągnąć. I czym? Pragnieniem, w którym trzeba się ćwiczyć, bo łatwo jest zaspokoić się czymś innym, zatrzymać gdzieś po drodze, pielęgnować to pragnienie, które Bóg we mnie złożył, pragnienie bliskości Jego. Być, nie bać się tego, że jestem spragniony. Być tym spragnionym Pana Boga, jak to zwierzę, które szuka wodopoju i nie spoczy, dopóki nie znajdzie. Tak my mamy kierować się pragnieniem, by odnajdywać.